Słuchajcie, ja się zabieram za robienie obiadu i dzisiaj będą papryki faszerowane. I będą one na dzisiaj i na jutro. Więc wyciągnę sobie jeszcze pozostałe papryki, które mam. Przemyślałam. Dobra. I oprócz papryk faszerowanych będzie jeszcze kurczak z warzywami. I sobie to będę wszystko, wiecie, pakowała. Tak jak wam mówiłam, że tak ostatnio robimy na 2 dni, żeby było łatwiej po prostu. Ja papryki będę faszerowała pieczarkami. Słuchajcie, kupiłam pierwszy raz brązowe pieczarki. Innowacja po prostu w kulinariach. I mięso mielone. No i do tego jeszcze będzie cebula, bo tutaj mam resztkę, jeszcze tam będę miała więcej. Także zaczynam, zabieram się za robienie pierwszego dania. I już tu mi się kurczak też rozmraża. W ogóle papryki faszerowane będę robiła z książki kucharskiej. Nie jest to mój przepis. Chociaż faszerować papryki to każdy potrafi, nie? Wziąć, rozciąć, wsadzić i gotowe. Tutaj mam książkę kucharską. I tutaj gdzieś miałam papryki, ale samo faszerowanie to ja sobie zrobię po swojemu. Chodziło mi bardziej o tutaj są. O kwestię pieczenia. Piecz 50 minut w temperaturze 180 stopni. Umyj w naczyniu żaroodpornym, wlej wodę na wysokość... O, widzicie, tutaj jest jak to piec. Odetnij z góry, wyczyść nasion, wypełnij je wcześniej przygotowanym farszem. Na tarce, grubych oczkach. Mieszaj je z mięsem, jajkiem posiekaną nad konsolą, pieprzem, papryki, umyj, odetnij. A czy mięsa nie smażę już? Zawsze smażyłam. A tutaj się nie smaży mięsa? No i to się usmaży. Piecz. Dobrze, dobrze, tak będziemy robić. Tak będziemy robić, nie będę, skoro to napisał kucharz, on wie lepiej. Natka pietruszki, dobrze, że ma. Marta była na zakupach sama, ostatnio w Lidlu wszystko przemyślałam, wszystko. Wszystko, nawet lodówkę umyłam, słuchajcie, przed świętami już nie będę myła drugi raz lodówki. Nienawidzę mieć lodówek. Miałam lodówkę wystawić. Mój mąż się przeraził. Słuchajcie, powiem wam hit, ponieważ Krzyś robił mi prezent na Mikołajki. No i powiedział, że nie ma szans, w życiu nie znajdę, w życiu nie znajdę. I pochwal się, kochani, gdzie schowałeś prezent na Mikołajki? Nieużywanej lodówki. Tak. I teraz mówię, że chcę tą lodówkę sprzedać, bo ona już stoi, w sumie mamy i zamrażarkę, i lodówkę, a ona była nam potrzebna do czasu, gdy nie mieliśmy zamrażarki. Zamrażarkę już mamy chyba dobre pół roku, więc najwyższy czas sprzedać tą lodówkę, którą mój mąż traktuje z niesamowitym sentymentem, tak, i nie chce się. Kawalerem jak byłeś, nie? No i straszny ma sentyment do tej lodówki i nie chce się jej w ogóle pozbyć i tak dalej. No ja mówię, że dzisiaj ją wystawię na OLX-a, tą lodówkę, a mój mąż mi mówi, że pozbędę się prezentu świątecznego. Także ja już wiem, mój mąż chowa prezenty świąteczne w lodówkach, nie? Żeby po prostu do świąt wytrzymały. No, właśnie, właśnie. No. Żeby nie skisły. Więc do świąt nie sprzedawaj. No na pewno, dzisiaj ją sprzedaję, kochanie. Ale to jakie? To sprzedasz z prezentem? Nie, znajdźcie nową skrytkę. Miejsce, do którego nie wchodzę. To była moja ulubiona skrytka. I takie półeczki miał, nie? Czemu tylko na jednej półeczce jest prezent dla mnie? Wiesz, że to jest półeczek, szuflad. Skąd wiesz? Dobra, lecimy z tym obiadem. Wyciągnę sobie robota kuchennego, bo przecież nie będę tych pieczarek kroiła ręcznie. Oglądasz sobie pies? Mojemu mężowi dzisiaj przyszedł drugi akumulator do pieca i zobaczcie, co on ogląda, nie? Ja sobie myślę, no włączę sobie Netflixa albo coś, no nie? Nie, mój mąż obserwuje kotłownię z akumulatorem. No to ci mogłam na prezent kupić na święta, akumulator. To już mam. To się nie liczy, bo to jest dla nas w dwójkę. Co chcesz na święta? Masz jakieś... Nie, że chcesz szybkę do telefonu. Szybkę do telefonu, no. Ja sobie wymyśliłam prezent za 300, a mój mąż chce szybkę do telefonu, no nie? I wiecie, to jest tak jak ten mem kiedyś, że facet kupił Lasce samochód, a ona dostała a ona jemu dała skarpetki, ale z Nike, nie? No. 399. Aha, już 300, da za 400, dobrze. 400 bez złotówki, no. To prawie jak 300. No, to co ja mówię, trzeba zaokrąglać w dobrą stronę, nie? W ogóle ja zawsze piekłam papryki, ale w życiu nie nalewam wody do naczynia żaroodpornego. By the way, nie mam takiego wielkiego naczynia żaroodpornego, żeby pomieścić 5 papryk. A może się zmieszczą? Kto to tam wie? To w ogóle pierwszy przepis tej książki, które będę robiła. A w ogóle, ostatnio dostałam chyba 3 wiadomości, ale zachwala mi zawsze przychodzi,
trzy wiadomości, czy mamy może termomiksa. I czy polecam, bo dziewczyna chce z niezależnego źródła. Wiesz, czy się zastanawiała nad zakupem. No i teraz wam odpowiem, że ja się zastanawiam nad zakupem termomiksa tak średnio 3 razy do roku. I to mam taką zmasowaną akcję przez miesiąc. Mój mąż mówi, nie, bo to drogie, nie, co ty tam, nie, za małe, nie. I w ogóle cały czas nie. I znowu przychodzi mi faza na termomiksa i chciałam go mieć. No widzicie, zawsze jest tak samo. Poza termomiks. Termomiks, no, bo wszyscy mają i ja też bym sobie chciała tak gotować tych przepisów termomiksowych, o, na przykład. Bardzo bym chciała termomiksa. Ja jestem przeciwnikiem zup typu krem. Jezus, nie wszystko w termomiksie jest zupem kremem. Ja uważam, że to byłoby fajne. Nie. A nie. Kiedyś kupię i nawet nie będziesz wiedział. A potem... Ja tego nie zauważę. Co ja zrobię z poprzednimi sprzętami, jak na przykład to? To bardzo lubię. No właśnie nie wiem. To traktujesz jak lodówkę. Traktujesz jak lodówkę, tak? Bo nie mam sentymentu do lodówki, bo nie rozmawiam wieczorami. Po prostu ja powinnam dać więcej szacunku, mój mąż ostatnio stwierdził, w tej lodówce. I powinnam z nią po prostu dzisiaj, kochanie, na wychodne biorę wino i idę z nią pić. Muszę tam wyciągnąć tylko z niej, żeby nie wyrzygała prezentu. Żeby mi nie wyrzygała prezentu. Dobry. Gdzie mam to schować teraz? Nie wiem. Deski kupiłam. Zobaczcie, jakie fajne. Ja wszędzie zaglądam, bo to też mój dom. Deski, słuchajcie, podzielone są. 6 dych to kosztowało. Wyglądają jak kamienne, ale są plastikowe. No niestety są plastikowe, a szkoda wielka. I mamy tutaj podzielone deski, wiecie, na ryby. One się tutaj wskakują, każde ma swoje miejsce. Na ryby, na coś gorącego, na mięso, na warzywa. Bo teraz zaczęłam zwracać uwagę na to, że jak kroję na jednej desce na przykład mięso, to nie chcę na niej kroić potem warzyw, bo na przykład jak się kroi kurczaka surowego nie można jeść i tak dalej, potem Mikołaja dotykam i tak dalej. No i tak stwierdziliśmy, że w sumie to chcieliśmy zrobić tak, że jedna deska będzie od mięsa, a druga od warzyw, ale one się wiecznie mieszają, bo te drewniane są takie same, chociaż są o wiele ładniejsze. No i stwierdziłam, że kupię coś takiego. I to ma taką, wiecie, podstawkę, że nawet jak są mokre, no to to podstawka nic nie daje, bo ma dziurę w środku. Co ty gadasz? Czyli to wszystko tam moknie? Tak! Jak mnie oszukali! Ja pierdzielę, że ja tego nie sprawdziłam. No nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie. Ja się nauczyłam teraz suszyć deski, zanim je tam włożę i ja ją staram się umyć. Bo stwierdziłam, że skoro mi się tam naleje, to tam się taki ziulc zrobi. A ona po prostu ma dziurę. No to dobra, to największy plus tych desek właśnie mi odpadł, więc nie wiem, co mam o nich powiedzieć. To po prostu plastikowe deski na różne rzeczy. I są poznaczone, więc wiecie, co do czego. Dla mnie jest bardzo jeden duży minus tej deski. Tej? No tych, tak. No. Że są cholernie małe. Małe, no małe. Zobacz, o, pokażę wam różnicę. Bo to istotne. Znaczy, to jest akurat mała, bo my mamy większą deskę. To jest największa deska. Nie, ja nie mówię o stolnicy. Nie, tamte są większe niż te. A no to dobra, to nie będę już tej ultra dużej dawała. Dobra, pokażę wam tutaj deskę tą. A to nie jest największa, bo ma Krzyś rację, bo mamy jeszcze większą, a tą. Więc to jest niby deska, o tutaj słuchajcie, tutaj jest pokazany kurczak, ja nie wiem, ja to chyba musiałaby być przepiórka, żeby się tu zmieściła. No i się rysują, zobaczcie, już widać, że są porysowane, o. Także tu takie plusy, minusy, no wiecie jak to jest. Trzeba je dobrze układać, żeby to było widać pomiędzy sobą. Znaczy no, wzięłam jako gadżet, no ale wiecie, główny plus tej deski właśnie mi się wykluczył, więc nie wiem, co mam o nim powiedzieć. Natomiast mówię, że jest coś takiego, jakby ktoś szukał. Czemu nie lubisz naprawdę? Bo jakoś lubię to. Przepraszam. Nie ma różnicy między tymi ciemnymi a jasnymi. Ostatnio robiłam, chociaż zrobiłam karkówkę tak ostrą. Ale jakaś różnica jest w smaku? Nie, nie, nie czułam, ale ta ona była po prostu... Zrobiłam karkówkę w rozmarynie i chili. I wiecie, miałam paczkę chili i została mi resztka tego chili w tej paczce. Myślałam, a to już wysypię, no nie? No ileż to tam tego chili jest? No okazało się, że jest go w ciul. Po prostu nie mogliśmy tego zjeść, bo chili wypaliło każdy inny smak, więc dzisiaj spróbujemy, czy jest różnica w smaku między taką pieczarką a taką. Bo tam wszystko się zlało w jeden smak. Chili. Najpierw zacznę od pieczarek. Ja sobie muszę je na pół przekroić, żeby mi weszły w robota. Pokroję je. Podsmażę. Mam tu podsmażyć. Na suchej patelni, by odparować wodę. A widzisz.
Mieszę je z mięsem, dobrze. Tak też zrobię. No zaraz spróbuję zrobić tak jak w przepisie. Ja w ogóle rzadko kiedy gotuję z książek kucharskich. Zawsze po prostu biorę jakiś pomysł z książki kucharskiej, a potem i tak gotuję po swojemu. Co chcesz powiedzieć, kochanie? Super to jest. No, super, już myślałam, że chcę powiedzieć. No i po co ci termomik? Bo druga część tego zdania. Tak myślałam właśnie. Ja jednak dam trochę masła. Słuchajcie, na patelnię. Ja wiem, że teraz się pojawi milion komentarzy, jakie to termomik. Czekam na nie, czekam jest na super. Nie. I przy dziecku zawsze mówią, że przy dziecku to jest super. Że szybciej i tak dalej. Patrz, a teraz będę stała przy garach tyle godzin. A tak to bym nie stała. Tak to byś wszystko rzuciła, tą paprykę, te mięso i te grzyby do termomiksa. On by dostał rączek i sam by to wszystko ulepił, ukulał. W końcu kiedyś zaskoczę, przyjdziesz. Ja się umówię z jakąś babeczką, która tutaj przyjedzie z termomiksem, jak ty gdzieś pojedziesz. Ale po co? My rzadko jesteśmy osobno, ale nie? Po co ma gdzieś jakieś? Bo ja sobie z nią porozmawiam, kawkę sobie wypijemy, prezentację mi machnie, żebym wiedziała jak go używać, ciach. Możesz przyjechać z prezentacją, spokojnie, mogę być. Ale ja bym chciała na przykład, żeby mi pieczeń w nim zrobiła, nie wiem, jakieś mięso. Ale jakby przyjechała tutaj jakaś babka i by cię założył przekonała, na przykład ta dziewczyna, co powiedziała, co cię zjechała za to, że jej w dekolt patrzysz, ona jest właśnie przedstawicielką Thermomixa. No i ja Martyna jakoś się nazywa. Nie lubię Thermomixa. Słuchajcie, była taka... się kojarzy. Słuchajcie, ej, nie patrzę w dekolt, o co to chodziło? Słuchajcie, była taka... Coś ty jej napisałeś, że bardzo ładna sukienka, czy coś, bo... Słuchajcie, oglądaliśmy razem tą samą relację. Tylko na... tej dziewczyny, tylko na profilu Krzysia. Znalazłam tą wiadomość. No, dużo się nie pomyliłam. Nie chodziło o sukienkę, ale o kwiatek. Słuchaj, było... bo tam jakiś kwiatek był, no nie? Moja żona ma podobny i też mówi, że nie widać, że sztuczny kwiatek. No. Ale ja widzę, że sztuczny fest. A ona miała sukienkę z takim dekoltem. Dobra. I napisała, panie Tomaszewski, tak sobie myślę, czy ten mój biust dostał komplement właśnie, czy wręcz przeciwnie. Odpisuję, że kwiatek, Martynko, kwiatek. Ależ muszę zasmucić, bo strzał nietrafiony, że dobry cyt i to swój naturalny. I buźka uśmiechnięta. Uśmiechnęłam się przed snem. Dobranoc. No, to taka rozmowa o kwiatkach. No i ja oglądałam właśnie z tobą tą relację i patrzyliśmy na tego kwiatka i no i to już było dawno temu, to już nie pamiętam wszystkiego. Tak, tak było, no. No, temu myślałam, że sukienka, no bo chodziło o biust generalnie, no nie? Tylko nie mogłam skojarzyć o co ten, no. Ale pozdrawiamy. Uśmialiśmy się, no nawet nie było aż tak źle, jakoś to tak myślałam, że się bardziej zburzyła. Ale tak bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Także może się kiedyś spotkamy i uśmiejemy ze sztucznego kwiatka fest. Dobra, lecimy z tym dalej. Słuchajcie, tyle było pieczarek. Patrzcie, ile chyba zrobię jeszcze więcej, bo to jest za mało jak dla mnie. Moja żona ma podobnie. Ale żeście się nie zrozumieli. Znaczy ja bym to tak, wiesz, na spokojnie na przyszły rok się umówiła jak coś. Bo do mnie w tym roku już wiesz, teraz przed świętami to... No nie wiem, czy przyszło, zobaczymy gdzieś za dwa lata. Tak, za dwa, no za 10. Najlepiej to za 10, to sobie będziemy żałować. W ogóle czemu nie można papryki z tymi nasionami dawać? One są gorzkie? Niedobrego. Nie wiem, trujące są czy co? Nie wiem, zjadła, nic mi nie ma. Twarde. Dobra, już rozumiem. Twarde, niedobre, w ogóle smaku nie mają. Ale też nie są gorzkie. Cześć kochanie. Będziesz z mamą gotował? Tak, poradzimy sobie. Aś, naperfumowałaś? Jezus, naperfumujesz się źle. Nie, źle. Ja ci zawsze mówię, że ładnie pachniesz. Ale to odbierasz, że jest źle. Daj mi jej. Powiedziałem tylko, że się naperfumowałaś. Nie pachniesz. Dziękuję. Proszę. No i bolało. Szypało i piekło. Tak, troszkę. Ała. Biłaś mi nos. Chyba mi złamałaś kość przeciwko. A tak, kość. Ja mi oczy załzawiły. Teraz faszeruję sobie te
papryki. Powiem wam, że mam za mało farszu, a za dużo papryki. O jedno. Tak mi się wydaje. Więc robię tak biedniej. A może się, może starczy. Wygląda to fajnie, kotuś. Wygląda to fajnie, tylko ta pierwsza taka była wielka, ta papryka. To będzie twoja. Że teraz sobie zamykam te papryki nasze. Pyk. I pyk. Tak to wygląda. I teraz nalewamy wody do środka. Na 2 cm miało być. No to wszystko. Git. Dobra, ile mamy to piec? 50 minut, więc za 50 minut będzie obiad. A ja sobie przygotuję kolejne danie, czyli kolację dla nas w dwójki, także to będzie gitas. I tutaj też będą pieczarki, bo to mam do wykorzystania. Będzie kurczak w sosie pieczarkowym z warzywami na patelnię i to będę sobie wkładała do pojemniczków. Wiecie, żebym miała na 2 dni, bo tak mi jest po prostu wygodniej. Chyba nalałam nieco więcej niż 2 centle. Co robisz? Nic nie było. Krzysiu wygrzebuje pieczarki. Słuchajcie, zrobiłam jedzenie. Tu mam podwójną ilość warzyw po prostu. I to mam popakowane teraz w pojemniczki. Będę to zamykać i będzie do zjedzenia na dzisiaj po południu i jutro prawdopodobnie, no bo to tak gotuję zazwyczaj. Mikołaj robi standardowego dinozaura, także proszę tutaj mieć to na uwadze. No, te papryki dochodzą, więc też będzie na dzisiaj. To zjemy sobie chyba po południu, chyba że Krzyś będzie wolał to zjeść teraz. Zobaczymy, się go zapytam. To jest kurczak w sosie pieczarkowym. Wiecie, ja bardzo dużo rzeczy robię tak po prostu, bez przepisu, tak z głowy i tak na oko. Bo bardzo często pytacie o przepisy, żeby to podać. A ja nawet nie wiem, ile tam pieczarek wkroję. Załóżmy, mam 0,5 kg pieczarek, wkroję 0,5 kg pieczarek. A jak mam 250 gram, to wkroję 250 gram i po prostu smakuję i doprawiam, dosmaczam, jak to się mówi. I gites. O, ulitałam sobie książkę. Ten pan dalej nie śpi. Ja zaczęłam gotować chyba z godzinę temu, nie? A on dalej nie śpi. Spanie jest dla słabych, tak? No, spanie dla słabych? Co? No, słyszycie go. Nie będziesz spał? Ubudzie? Nie będziesz spał? Nie będziesz spał? No, nie będzie spał. No. No, nie będzie spał. Mama też nie będzie spała. No i tyle w tym temacie. Nawet zdanie podwójnie rozwinięte, złożone, nie? No, właśnie. Teraz jest wesoło w domu, bo chyba słyszycie go. On jest cudowny teraz. Od samego początku był cudowny, ale teraz to nas po prostu tak rozbawia. Bo wiecie, jak jest taki noworodek maleńki, no to to sobie tam śpi i coś tam. A teraz jak on tak już egzystuje i on robi tego swojego dinozaura. Bardzo to było długie. I na przykład Krzychu się z tego śmieje, to on od razu się też śmieje i robi to drugi raz. Ogarnia, że nas to rozśmiesza i robi to podwójnie. I powiem wam, że on nas częściej rozśmiesza niż my jego, nie? Nasze żarty nie są takie śmieszne jak żarty Mikołaja. No, słyszycie? Tak? Łobuzie mój, kochany? Daj buziaka. Bym go spuściła tak. A już więcej można pucyć. W ogóle, dzisiaj to się muszę powiedziałam, że teraz do świąt codziennie będę robiła jedną rzecz do posprzątania przed świętami. I dzisiaj wybieram między gruntownym sprzątaniem łazienki, a schowkiem na jedzenie. Z piżarnią. Więc te dwie jeszcze nie wiem, które rozpocznę. Idę zobaczyć do pralki, jak tam wygląda sprawa wyprania się. A jeszcze się pierze, jeszcze pół godziny. To godzina 30 na razie siedzimy bez spania. Co to jest? No. Idziemy spać? Nie. Dalej nie. Pokażę wam, jak wyszła papryka. O, tu jest akurat ubity talerz. No, ale cóż, pokażę tą drugą na nieubitym talerzu. Wygląda to tak. Patink. O, jeszcze jedna ważna rzecz.